Witajcie! Dziś zabierzemy Was na bardzo widokowy bieszczadzki szczyt Smerek. Zapraszamy! Na Smerek można dostać się na kilka sposobów. My wybraliśmy czerwony szlak, będący częścią głównego szlaku beskidzkiego. Zostawiliśmy samochód na obszernym parkingu przy szlaku i ruszyliśmy w drogę. Trasa na Smerek, jak większość bieszczadzkich szlaków, przez ponad godzinę prowadzi przez las. Trasa w towarzystwie śpiewu ptaków i szumiących drzew mijała nam bardzo przyjemnie, choć niekiedy bywało stromo i męcząco. Po przekroczeniu granicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego dotarliśmy do Wiaty, gdzie zatrzymaliśmy się na dłuższą przerwę. Prawie połowa drogi na szczyt była już za nami. Po wyjściu z lasu wreszcie ukazują nam się pierwsze piękne bieszczadzkie widoki. Zostało tylko ostatnie podejście schodami na szczyt. Zwalniamy tempo, by nacieszyć oczy cudownym krajobrazem. Widok ze szczytu jest niesamowity. Widać większość bieszczadzkich pas, a nawet taflę Jeziora Sobieskiego. Wpatrujemy się w zachód słońca jak magiczny obrazek i nie chcemy, żeby się skończył. Niestety razem z zachodem kończy się i ten materiał. Dziękujemy za wspólną wędrówkę bieszczadzkim szlakiem i do następnego razu.